Witajcie, kochani, w mistycznym ogrodzie. Ja nazywam się Lili, a dzisiaj przychodzę do Was z anielskim przekazem na kolejny tydzień. Tym razem mamy to tydzień od 13 września do 19 już września. Zobaczymy, co nasi wspaniali, świetliści przyjaciele pragną nam przekazać na ten tydzień. Takie najważniejsze rzeczy, informacje. Jest to czytanie ogólne, pamiętajcie, dla naszego całego kolektywu, czyli dla całej naszej grupy, dla wszystkich, którzy oglądają. Oczywiście na wstępie witam serdecznie każdego Ciebie, czy jesteś subskrybentem, stałym widzem, czy jesteś tu od dawna, czy jesteś tu po raz pierwszy, witam Cię serdecznie, bardzo mi miło, że jesteś. Zapraszam do czytanka. Na samym końcu będziemy mieć jeszcze takie krótkie, wybierz kartę dla każdego, zobaczymy, jak mnie tu świetliści poprowadzą. Oczyśćmy najpierw. Dobrze, może tu dajmy na razie. Bardzo proszę, świetliści, przyjaciele moi ukochani, bracia, siostry, moja wyższa jaźni w świetle. Bardzo proszę o przewodnictwo podczas tego czytania, prowadzenie, aby te informacje tutaj wszystkie były w prawdzie, w głębokiej prawdzie, najważniejsze dla każdego, kto ogląda, słucha, w każdym momencie, kiedy ogląda, słucha. Niech tak jest. Chciałam nam najpierw wyjąć jedną kartę, taką główną na ten tydzień, jako energia tego tygodnia. I zobaczcie, twórczy projekt. Podpowiadają nam, że w tym tygodniu będziemy czuli taką chęć budowania, kreowania, tworzenia. Przeczytajmy. Twórczy projekt. Twoja dusza pragnie wyrażać się twórczo. Podążaj za nami, a natchniemy twoje życie artyzmem i kreatywnością. Twórcza ekspresja napełnia cię witalnością i ekscytacją, ponownie rozpalając w tobie pasję życia. Ale pięknie, słuchajcie. I tu ten rok numerologiczny nam się zmienia teraz. W nocy nam się zmienił. Czekajcie, bo muszę... O, kto by chciał jeszcze zobaczyć. Przepięknie, czyli namawiają nas do tego, aby się otworzyć, aby zacząć tworzyć właśnie, kreować, budować. Zastanowić się, co ja pragnę w tym moim życiu mieć, co ja pragnę w nim stworzyć, zbudować, co musi odejść, żeby zrobiło miejsce dla tego nowego, prawda? Zobaczmy sobie jeszcze kartę właśnie tych kryształowych przekazów, tak poczułam, dla nas wszystkich. Tak, na ten tydzień. O, to chciało wyskoczyć. Wow! Wow! To jest niesamowicie silny minerał mołdawit. Co ciekawe, słuchajcie, mam tu taką odrobinkę tego minerału. Patrzcie, on jest drogi dosyć. To jest minerał spoza naszej przestrzeni ziemskiej. Jest to niesamowicie silny minerał, który namawia nas do tego, by być niekonwencjonalnym, by pozwolić sobie na bycie innym, bycie nietuzinkowym, bycie unikatowym. Tworzyć w sposób unikatowy, niekonwencjonalny. Twoje unikalne cechy są ważną częścią twojego celu życiowego. W porządku jest czuć się inaczej niż reszta. Zobaczcie. Zobaczcie, jak pięknie. Czyli nawet jeśli czujesz się jak kosmita czasem, ja się tak często czułam, słuchajcie, przez całe moje życie. Teraz już się pogodziłam z tym, kim jestem, ale przez długi czas było mi, no... Wyzwaniem było odnaleźć się w tym życiu, dlatego że zawsze czułam się na swój sposób jak taki kosmita. Dlatego mołdawit dla mnie, właśnie ten meteoryt, jest takim symbolem, jestem tutaj. Może tutaj nie do końca pasuję, może nie jestem jakby stąd, prawda? Ale jednocześnie mogę tu, zobaczcie, bo to jest zielony minerałek, mogę tu wprowadzić jakąś zmianę, mogę wprowadzić różnicę, mogę się przyczynić jakby do tego, żeby coś zmienić na tej ziemi, żeby coś poprawić, żeby coś usprawnić, żeby pomóc, żeby pokazać światełko. Zobaczcie, jeszcze jedna, wow, no to jest kosmos już. Czaroid, to jest drugi bardzo silny minerał, magiczny, ja bym powiedziała, one oba są bardzo magiczne.
który właśnie pomaga w rozwoju duchowym, w duchowej transformacji, w duchowej przemianie, ochrania także duchowo. Duchowa ochrona, jesteś strzeżony oraz chroniony fizycznie, emocjonalnie i energetycznie. No, powiem Wam, tydzień niesamowity. Ta dwójka zawsze jest dla mnie taką energetyczną, jak to powiedzieć, skumulowana energia, która pomaga mi, kiedy ja potrzebuję dokonać zmiany, transformacji, pójść dalej, na przykład w rozwoju duchowym, czuję, że gdzieś utknęłam, chcę iść do przodu, prawda, albo nie mogę na coś wpaść, bo gdzieś tam myśl mi się kołacze, czyli szukam jakiejś prawdy, szukam jakiegoś nowego pomysłu, prawda, chcę coś rozwinąć, chcę pójść z czymś dalej. Wtedy właśnie ten Mołdawid, no nie mam tutaj akurat czaru i tu by Wam pokazała, ale ja Wam go często pokazuję, no i tutaj go widać, na tym serduszku. To jest właśnie ten czaroid, przepiękny minerałek. Czyli w tym tygodniu mamy zachętę, żeby tworzyć, rozwijać, kreować, zastanowić się, czego ja chcę w życiu, jak ja pragnę, żeby moje życie wyglądało, co chcę zmienić, co chcę zostawić ze sobą. Może gdzieś się nie czuję u siebie właśnie, może gdzieś się nie czuję na miejscu, albo wtedy zmieniam to, idę dalej, albo może postanawiam, że przestać się tak czuć, bo słuchajcie, ja dalej jestem tu, gdzie byłam, a jednak czuję się już inaczej, już nie czuję się niepotrzebna, inna, z dziwnymi darami, talentami, z dziwnymi jakimiś rzeczami, prawda? Odnalazłam swoje miejsce tu, mimo że bardzo długo czułam się nie u siebie, czułam się jakby z kosmosu, dokładnie. Mnóstwo ludzi mi to mówiło, bardzo dużo czuję, że z Was też się tak odczuwa, też tak odczuwa. I ten tydzień będzie nam pokazywał, że mimo że czujesz się nie stąd, mimo że często czujesz się jak ryba wyjęta z wody, możesz tutaj poczuć się jak u siebie, możesz tu znaleźć swoje miejsce, możesz znaleźć swój cel życiowy, możesz poczuć, że tu żyjesz po coś. Jakby czuję też taką gdzieś u wielu z Was taką, takie poczucie beznadziejności, jakby po co to wszystko, po co ja tu jestem, po co pchać ten wózek, prawda? No po coś, Twoja dusza to wybrała, Twoja dusza podjęła taką decyzję, Twoja dusza chciała żyć dokładnie teraz, dokładnie w takich warunkach, dokładnie w takim ciele, dokładnie z tymi wyzwaniami, dokładnie z tymi bolączkami, które tam gdzieś się pojawiają, żeby się móc rozwinąć, żeby móc pójść do przodu, żeby móc wyjść na wyższy poziom świadomości właśnie, zrozumienia naszej duszy, każdej duszy, no i naszej duszy, tej wspólnej, kolektywnej. Chodzi o to, by rozwijać, by doświadczać, by poznawać, by próbować, tworzyć, kreować właśnie. I ten tydzień czuję, że bardzo, bardzo pod tym względem jest intensywny. Oj, czekajcie, ale karty skaczą. Dobrze, wow, ale mamy piękne. Co tu mamy za karty? Okej. Okay. Oj, ten rycerz ziemi to ostatnio mi często. Wow, ale mamy karty na ten tydzień. Kochani, wziąłam 4, tak poczułam. I co ciekawe, mamy 2 czwórki. Ja Wam najpierw pokażę wszystkie te karty. Zobaczcie. Mamy 4 ognia, mamy koło fortuny, rycerza ziemi i cesarza. Wow. Niesamowite to jest. Czekajcie, bo ja muszę chwilę. Okej. Okay. Pomóżcie mi tu świetliści, przewodnicy, żebym jak najwięcej wyciągnęła z tej informacji dla nas i podpowiedzi też. Tak, ten tydzień, kochani, przynosi nam ogromną zmianę. Zmianę, która przychodzi odgórnie, z przeznaczenia. Zmianę, która przynosi potężne różnice, która przynosi potężną potrzebę ruszenia się, zrobienia czegoś. Oczywiście są to niesamowite zmiany, ale tu czuję, słuchajcie, że to się samo nie zadzieje. Tu trzeba się ruszyć, tu trzeba coś pchnąć, zobaczcie.
Mamy dwie karty, które mówią nam o takim odpowiedzialnym podejściu, konsekwentnej pracy, o podejściu takim praktycznym, codziennym, aby codziennie coś pchnąć do przodu, to coś, ten projekt, cokolwiek, czym się zajmujesz. Rycerz Ziemi mówi, rób to pomalutku, z cierpliwością, konsekwentnie, prawda? A będzie dobrze. Zamykaj otwarte projekty, pomalutku chociażby, cierpliwie, ale rób coś w tym kierunku. Czyli nie zostawiamy rzeczy, żeby się same zadziały. Tutaj mamy tą pomoc energetyczną w tym tygodniu, bo zobaczcie, mamy czwórkę ognia, czyli to jest siła, energia, moc, taka wola, żeby coś zrobić, żeby zmienić, żeby pójść w lepsze, żeby pójść w dobre, żeby zmienić na obfitość wszędzie, gdzie był brak, i mamy koło fortuny, czyli jest ta zmiana, jest ta możliwość. Zobaczcie, jak pięknie na tych kartach jest napisane. Czwórka ognia, mamy zadowolenie, spokój, obfitość, szczęśliwe życie rodzinne, projekt zakończony sukcesem, ale żeby to się zadziało, trzeba się ruszyć, no nic się samo nie zrobi. Koło fortuny, czas pozytywnych zmian, sytuacja nagle pójdzie naprzód, fortuna ci sprzyja, zobaczcie, zobaczcie, jak pięknie, czyli mamy szansę w tym tygodniu naprawdę dokonać ogromnej zmiany. Ja tu czuję na każdym polu, szczególnie gdzieś tutaj w zdrowiu, jeżeli były kłopoty ze zdrowiem, jeżeli były kłopoty, problemy gdzieś finansowe, jakieś tutaj braki, jakieś niezadowolenie, prawda, coś tu nie szło, coś nie wychodziło. To tutaj oni nam mówią, bo te dwie karty znowu mówią o tym, aby mieć dobry plan, dobrze przemyśleć, dokładnie przemyśleć, podejść do tego dojrzale, odpowiedzialnie, mądrze, a później pomalutku wdrażać ten plan w życie, nie czekać znowu, aż ktoś coś zrobi, aż ktoś z czymś ruszy, aż ktoś z czymś wyjdzie. Nie, to nie ma być ktoś, to masz być ty. Jeśli czegoś chcesz, jeśli czegoś pragniesz, po prostu rusz się, idź w tym kierunku. Karta Rycerza Ziemi mówi o tym, by zobaczcie, czas się zawziąć, dosłownie zawziąć i pozamykać rozpoczęte sprawy. Uszanuj swoje zobowiązania, zobaczcie, anioł stróż jest przy tobie, pomaga tobie. No, uszanuj swoje zobowiązania, czyli jeżeli się do czegoś zobowiązałeś, trzeba to zrobić. Cesarz mówi nam zorganizowanie i logika, mówi nam dyscyplina, mówi nam struktura, mówi nam przywództwo, czyli bądź liderem w swoim życiu. Weź sprawy w swoje ręce, nie czekaj, aż się samo zadzieje. No, nie można czekać, słuchajcie, bo na co czekać? To nie jest miejsce, ziemia. Ta nasza przestrzeń to nie jest miejsce, żeby siedzieć i czekać, aż się coś stanie. To jest miejsce materii, to jest miejsce, gdzie fizyka działa, czyli wezmę coś do rąk, to przesunę. Dopóki nie wezmę, nie wykonam tego działania, nic się nie zmieni, prawda? Jeżeli będę marzyć, pragnieć zmiany fantastycznej, cudownej, może małżeństwa, może rodziny, może stabilizacji finansowej, będę siedzieć i o tym marzyć, jednocześnie będę w kółko tylko mówić o tym i narzekać, jak to się nie da, i opowiadać o tym, co to się nie da, wtedy nie szukam możliwości, wtedy nie mam planu działania, tylko wymyślam sobie blokadę. To nie chodzi o to, by się blokować samemu, prawda, w tym, co mówimy. Chodzi o to, by się otworzyć na zmianę. Pomyśleć, co jest dla mnie tą radością, co jest dla mnie tą obfitością, co jest dla mnie dostatkiem, co jest dla mnie stabilizacją, czego ja pragnę w tym życiu, czego ja pragnę w tym tygodniu, to jest tylko jeden tydzień, kochani, czego ja tu pragnę, czego ja chcę, jak ja chcę to moje życie zmienić, czy ja chcę w ogóle wprowadzać jakieś zmiany, a może mi jest dobrze tak, jak jest i nie będę nic zmieniać, bo jest okej. Ale jednocześnie, nawet jak już masz super fajne życie, zawsze możesz coś stworzyć, coś wykreować, coś zbudować. Może pomóc komuś coś wypróbować nowego,
Może jakiś nowy pomysł, nowy plan właśnie, może ktoś coś ma, może się dołączysz na przykład i stworzycie coś razem. Tak czuję tutaj współpracę jak najbardziej z innymi osobami, dlatego że cesarz, słuchajcie, cesarz to jest taka energia, która bardzo lubi tworzyć, budować, kreować. Oczywiście lubi mieć rację, lubi kontrolować sytuację, ale tu z tym bym uważała, dlatego że teraz jest taki czas, słuchajcie, zmienia nam się energetyka z piątki na szóstkę. Szóstka to już jest współpraca. To już nie jest ja sama tutaj w tym wszystkim, tylko idę i szukam, proponuję tym osobom, wychodzę z propozycją do tych osób, które mogą mi tu dopomóc. Zobaczcie, on tu jedzie w kierunku tego cesarza, czyli idę, zwracam się do tych osób, które mi mogą pomóc wdrożyć mój plan w życie, w rzeczywistość. Ja nie czekam, aż to magicznie się zadzieje, prawda? Tydzień niesamowity, słuchajcie. Tydzień ogromnych zmian. Czuję, że tu wszystko, co stało przedtem na głowie, czy w zdrowiu było źle, czy w finansach było źle, czy jakieś projekty, jakieś sprawy właśnie, które trzeba pozakańczać, pozamykać w związkach, w relacjach. Wszystko to w tym tygodniu możemy uleczyć, uzdrowić, odmienić na lepsze, kiedy włożymy odpowiednio właśnie, odpowiednią ilość działania, też takiej cierpliwości. Powiedziałabym z tej karty, traktuj innych tak, jak pragniesz sama być traktowana, czy pragniesz sam być traktowany. Tak podchodź do innych, tak do innych mów, w ten sposób innych słuchasz, słuchaj, tak jak pragniesz, aby ciebie słuchano, tak jak pragniesz, żeby do ciebie mówiono. Zachowuj się tak w stosunku do innych, jak pragniesz, żeby w stosunku do ciebie się zachowywano. Tu mówię o relacjach, związkach, jakichkolwiek. A będzie lepiej, a zmieni się na lepsze. Bo jeżeli ktoś ma tonę oczekiwań w stosunku do innej osoby, a nic nie wnosi od siebie, na zasadzie nie daje tego, czego pragnie, czyli nie daje kompletnie tego, czego oczekuje, no to jak ma być dobrze? To nie ma dobrze. Wtedy jest dziadostwo. I tu chodzi o to, by właśnie troszkę przemyśleć sobie, czy te moje w ogóle oczekiwania, te moje plany, czy one są realne na ten moment, czy ja to mogę wprowadzić w życie, czy uda mi się samodzielnie, czy może kogoś potrzebuję do pomocy, kto by to mógł być, co mogę tej osobie zaproponować w zamian za tą pomoc, prawda, jak możemy tutaj to rozpocząć, co ja potrzebuję, żeby to zacząć, no bo cesarz to też są wszystkie plany, wszystkie te zezwolenia, ta świadomość o tym, prawda, co ja tu potrzebuję, żeby to zacząć, dokładnie, ale piękny tydzień, ja bym powiedziała tydzień wszelakich możliwości, tydzień wszelakich możliwości, wow, wiecie co, nie będę przedłużać, bo czuję, że to już jest przepiękny przekaz, naprawdę, szukam jakie by tu karty nam, a, te nam pokazują, dobrze, wyciągniemy sobie, 3 stosiki będą, ale dzisiaj króciutkie, czuję, żeby po jednej karcie nam wyciągnąć, że to ma być taki przekaz, jak taka silna kawa, zobaczymy, co będzie dla każdego z nas. Okej, okay, jeszcze jedna. 3 stosiki. 1, 2, 3. Wiem, że lubicie kryształki, to wam wezmę, kochani. Pierwszy to będzie kryształ górski, drugi awenturyn, takie kółeczko, i trzeci ametyst, piramidka. Tak. Czyli pierwszy kryształ górski, drugi awenturyn i trzeci ametyst. Dobrze? Zastanówcie się chwilkę, idź za głosem intuicji. Daj się poprowadzić. Och, tydzień niesamowity, ja jestem pod wrażeniem po prostu. Słuchajcie, wow, wykorzystajmy wszyscy ten tydzień jak najlepszy sposób, dlatego że energetycznie będzie nam bardzo sprzyjał, żeby zmieniać, żeby tworzyć, żeby kreować, żeby pójść do przodu, żeby się dogadać, żeby negocjować, poszukać złotego środka, takiego jak najlepszej opcji, żeby każda ze stron była zadowolona. Poszerzyć tą swoją możliwość, tą swoją stabilizację, tą strefę komfortu jakby rozszerzyć, czyli tu mi dobrze, ale dobrze, chcę trochę więcej, bo mi trochę ciasno, więc rozszerzam to i z
i dalej mi dobrze, tylko teraz mam więcej, czyli może mam więcej przyjaciół, może mam więcej dobrobytu pod każdym względem. O co tu chodzi tobie? Czy to chodzi o ilość? Ojejku, tyle historii czuję. Wszystko, czego sobie pragniesz, możesz w tym tygodniu sobie pomnożyć. Tylko znowu, pamiętaj, nic się samo nie zadzieje. Nic się samo nie zadzieje. Ja to będę wam powtarzać, aż w końcu wszyscy zapamiętają. Działanie. Te dwie osoby tu działają, działają, jeszcze raz działają. Nie czekają, one nie czekają. I jeszcze wam pokażę magię, która się tu zadziała, bo o tym nie powiedziałam. Zobaczcie, jaki archanioł na ten tydzień. Podwójnie archanioł Michał. Widzicie, jaki tydzień? Czujesz, że jeżeli masz jakiś lęk, strach, jeżeli boisz się coś nowego zacząć, jeżeli boisz się coś zakończyć, poproś archanioła Michała ze światła, żeby ci pomógł, żeby to zabrał od ciebie, żeby napełnił cię odwagą, siłą i masz szansę to zrobić. Tylko uwierz w siebie. Uwierz w siebie, bo jeżeli chcesz coś zrobić, to jak ma uwierzyć w ciebie wszechświat, czy ktokolwiek inny, jeżeli ty sama w to nie wierzysz na przykład, albo sam w nie wierzysz, prawda? Jeżeli chcesz, żeby to się zadziało, musisz w to uwierzyć. Jeżeli czujesz lęk, poproś archanioła Michała ze światła, żeby zabrał ten lęk, żeby cię napełnił odwagą. Wow! Dobra, stosiki. Pierwszy, kryształ górski, drugi. Kółeczko awenturyn, trzeci, piramidka ametyst. Tak? Widzicie wszystko? Dobra. Lecimy. Pierwszy stosik. Pozwól przeszłości odejść. Czułam tu dla kogoś. Pozwól przeszłości odejść. Ja wam przeczytam może. Jarzmo przeszłości znużyło cię, ukochany. Nadszedł czas, byś zdjął ze swoich ramion. Zatrzymaj tylko miłość i to, czego się nauczyłeś, a całą resztę przeszłości zostaw za sobą. Nie chcesz jej, ani nie potrzebujesz, a ona już minęła. Pozwól, żeby przeszłość odeszła. Ja tu czuję, słuchajcie, bardzo wiele rzeczy pod tą kartą. Przeszłość tytułem stare związki wcześniejsze, które nie wyszły, które z jakiegoś powodu się rozpadły, a tu ciągle jedyneczka o tym myśli i myśli i myśli w głowie ma i analizuje, i a mogłoby było być inaczej, a może jak ja bym tak zrobiła, a tak, a może gdyby ten ktoś zrobił tak, a tak. To już nie ma sensu, kochani, po co? To blokuje, to zatrzymuje, to nie pozwala tej zmianie się zadziać, dlatego że blokujesz tą przeszłością, tym myśleniem o przeszłości, to, co chce do ciebie przyjść, a to jest koło fortuny. To jest wszystko, co najbardziej fantastyczne. Te twoje marzenia tutaj blokujesz przez tą przeszłość. Czy to jest myślenie o byłej osobie, czy to jest myślenie o byłym świecie, o tym, co kiedyś było, byłej pracy, byłym miejscu zamieszkania, tęsknota za czymś ogromna. Takie siedzenie właśnie ze swoją siłą, potencjałem, tym potencjałem w przeszłości. Podczas gdy żyć mamy tu i teraz. Tu i teraz mamy żyć. I to jest dla nas najważniejsze. Tu skup się na tym, co tu i teraz, a przeszłość pozwól jej odejść. No, to jest ewidentnie jedyneczki. Wybraliście jedynkę, no i kryształ górski, oczyszczenie, zmiana, pójście do przodu. No, dwójeczki teraz i awenturyn. Wow. Teraz to mnie zatkało. Czas odejść. Dlatego, że jedynka, przez jedynkę mnie zatkała, ale nie będę wam mówić dlaczego. Kto ma ochotę, niech sobie zobaczy, co było w pierwszym stosiku. Słońce codziennie wschodzi i zachodzi. Podobnie jak różne chwile zaczynają się i kończą. Dostrzeż piękno w każdym zmierzchu i wiedz, że jutro słońce znowu wzejdzie. Zakończenie jest tylko początkiem czegoś nowego, a my towarzyszymy ci podczas wszystkich etapów i cykli. I to, słuchajcie, czas odejść, to zakończenie. Ewidentnie z kołem fortuny, zmiana. Dlatego, że żeby mogło przyjść do ciebie coś nowego, żebyś ty
mogła, mógł zacząć coś nowego, musisz zrobić miejsce. Ja ciągle mówię, energia jest tak jak każda inna materia, na przykład w naszym świecie, czyli energia ta płynna, subtelna, a materia ciężka, jak na przykład, nie wiem, samochód, jak na przykład książki, te wszystkie rzeczy twarde, takie materialne u nas w tym świecie, to też jest energia, słuchajcie, tylko taka bardziej zbita, bym powiedziała. I teraz tak, pomyśl sobie, masz półkę z książkami, chcesz kupić nowe książki, no gdzie te książki postawisz? Albo kupić nową półkę, albo te stare książki przejrzeć i tak część oddać, część sprzedać, prawda? Coś z tym zrobić. Innymi słowy, potrzebujesz zrobić przestrzeń, jeżeli chcesz, żeby coś nowego do ciebie przyszło, musisz pozwolić odejść temu, co tobie przestało służyć, albo ty musisz odejść od tego, co już nie jest dla ciebie. Może chodzić o pracę, może chodzić o związek, o relacje, o cokolwiek. Czas odejść, czas to zostawić ze sobą. Zmiana w tym tygodniu, energia będzie sprzyjać. Jeśli boisz się to zrobić, jeśli boisz się, co będzie później, masz Archanioła Michała, poproś tą piękną energię świetlistą, aby zabrał od ciebie strach, lęk, niech cię napełni odwagą, bo czas dla ciebie iść dalej, dwójeczko kochana. A minerałek, który tu przy tym jest wybrany, awenturyn, to jest uzdrowienie, uleczenie. No, uleczenie, uzdrowienie. I co ciekawe, zobaczcie, na tej karcie widzicie kółko, a ten minerał też jest okrągły, teraz zauważyłam. No, koło życia, zmiana, prawda? Czas pójść dalej. Jedyną pewną rzeczą w życiu jest zmiana i to, że te zmiany następują, że trzeba nam po prostu, no zobaczcie, tak jak pory roku, każda jest piękna, każda wnosi coś niesamowitego, więc pozwól sobie na tą zmianę, bo to, co do ciebie idzie, jest niesamowite, ale chodzi o to, żeby puścić już tą przeszłość, puść to już, czas odejść. Wow, okej, trzeci stosik, mamy piramidkę ametystu. Czego pragniesz? Masz możliwość napisania scenariusza zgodnego ze swymi najgłębszymi pragnieniami. Kiedy wyraźnie określisz już, czego najbardziej pragniesz i poczujesz, że jesteś gotowy i zasługujesz na spełnienie swych marzeń, natychmiast objawią się w twoim życiu jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki. I tu powiem wam na swój sposób, karta Archanioła Michała koło fortuny jest taką czarodziejską różdżką. To jest w tym tygodniu. To jest w tym tygodniu. Ale żeby wszechświat mógł spełnić twoje marzenia, pragnienia, to tak, najpierw trzeba podjąć decyzję, wiedzieć, czego się pragnie. Później podjąć decyzję, być zdeterminowanym, prawda? Później się zawziąć, zacząć działać w tym kierunku. Być zorganizowanym w tym wszystkim i co? Doprowadzić do tej zmiany. Pomóż sobie, aby te marzenia, pragnienia twoje się zrealizowały poprzez upewnienie się w tym, czego pragniesz, a co odrzucasz, co już jest nie twoje. Wow. I pamiętajcie, jaką mamy w tym tygodniu ochronę. Czaroid, niesamowity minerał i Mułdawid, drugi niesamowity minerał. Wchodzimy, czuję, duchowo na wyższy poziom i będzie tutaj się zadziewało kolektywne uzdrowienie. Wow. Pięknie. Uwielbiam. Dobrze, kochani, tyle. Tyle mocno. Życzę każdemu z nas fantastycznego tygodnia i do usłyszenia w kolejnym czytaniu. Pozdrawiam serdecznie.